Nice of you to drop in. Penguin's been hiding out on an old ship. No wonder he's been so hard to find. I'll have to take the snipers down silently to proceed. Who's the outside challenger this year? Some guy, Buczynski. Oh, yeah, I heard of him. Big guy with a big mouth, calls himself Electric. That's right. Wait a sec. They ain't gonna let him use those gloves in the fight, is they? Hope not. That'd shift the odds. Yeah, it would. I gotta call my bookie. Pewnie byś mógł. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Batman Arkham... Arkham Knight powiedziałem, ale nie, Arkham Origins. Jak widzicie, mamy tutaj... Znaczy jestem w takim miejscu, że się zdegrywała fabularna linia dialogowa, ale na szczęście udało mi się ją wam pokazać. Lecimy sobie tutaj na dół. Albo ja mam tutaj wieżę do przejęcia. No ej, co? Co za skam, autentycznie. To się nie powinno w ogóle wydarzyć teraz. Hello again. I'm afraid you'll find I've stepped things up considerably, which means I think our time together is drawing to a close. It's been fun, Batman, but all good things must come to an end. I'm disappointed, Batman. You do realize there are other ways to overcome obstacles beyond smashing them. Są, ale po co, skoro mogę się po prostu zabawić? Tak jak teraz. Oto przewrócenie z akceleratora. Odblokowane za zrobienie wyzwań rzeczywistości rozszerzonej. Zrobiłem to poza nagraniem, bo osobiście nie widziałem sensu, żeby wam pokazywać to, bo to jest tylko latanie przez kolejne punkty. Podobne do tego, co było w... Nie, nie tu. Podobne co było do tego w Arkham City, ale no umówmy się, tam to było potrzebne, żeby mieć po prostu lepszą linkę, więc to wam pokazałem. Tutaj no tylko przewrócenie i jak wygląda, zresztą sami widzieliście przed chwilą. Gleba! No i ładnie. Zaraz wykorzystane przewrócenie. Dobra, i przechodzimy sobie dalej, aby odblokować jeszcze. Nie jeszcze. Po prostu odblokować wieżę. Ale jeszcze zostało mi. Jedna na ten moment do odblokowania. Do której za chwilę się udamy. I przy okazji zahaczymy sobie też Enigmę. No one is this lucky. You need to stop this. Stop what? Cleaning up the streets? Ensuring the GCPD actually does its job? Removing corruption from the system? Was it one of those in particular you took issue with, or all of them? You're using the data you've stolen to blackmail people. So? It gets the job done. And it's certainly kinder than the beatings you're so fond of doling out. Think on that. Jedyny plus tej gadki z Enigmą jest taki, że ja mogę po prostu, wiecie, wyjść sobie z niej i Batman nie musi tak cały czas stać, tylko wiecie, wystarczy. W ogóle to jest ciekawe, bo zniszczyłem wszystkie przekaźniki po prostu latające po całej dzielnicy, nie? To jest aż śmieszne. Nie potrzebowałem właśnie, żeby mi ktoś tu, żeby odkryć wieżę, żeby zniszczyć wszystkie przekaźniki. Bo one są co chwilę tutaj rozlokowane. Tam jak widzicie, jest taka lupka na dzielnicy Zaułków. Kiedy się tutaj teleportowałem, czy tutaj po prostu zleciałem sobie Batwingiem, żeby tutaj porozwać przekaźniki, to odpaliła się właśnie sprawa właśnie domyślne ten, to raczej tutaj nie będzie pokazane. No nie, to jest chyba w bazie danych, dokładnie, raport dotyczący sprawy. Upadek w Jezebel Plaza. Ofiara najprawdopodobniej spada z budynku. Tym się zajmiemy, myślę, szczerze, jeśli nie w tym odcinku, no to może
Przecież nie, nie, bo jak ten zacznę pingwina, no to w kolejnym będę chciał tego kontynuować, no bo niestety ta akcja z pingwinem to nie jest krótka rzecz. Więc dobra, ty mamy szybki powrót do pingwina w razie W. No to dobra, to zrobimy wieżę do Enigmy i może jeszcze spróbuję wam pokazać te dochodzenia. To tutaj się dźwięk nie zategował niestety. Szkoda. Dobra, ej, moment, czekaj, bo z strony lecę. O, pakieto. To proszę. Proszę, połowa 14 pliku. Nice. Dobra, w sumie jak już tak latam, co jest kolejnym w obrońcy? Powstrzymanie przestępstwo w toku. Okej, no to... To jest dość proste. To bardzo, a... Barney się akurat też... Dość często takie przestępstwa spełnią. Tutaj pode mną jest Enigma właśnie, ale to za chwilkę. To najpierw oczywiście wieża. Dawaj, dawaj. A no tak, to nie polecę, bym się wykatapultował, mi się katapultną, ale łepetyną w tego. O, to kolejny pakiet. To jak go rozwiązać, pewnie już widzicie, nie? Nie, nie deszyfrator! Wstawaj! Nie deszyfrator, wstawaj! Batarang jest zdalnie sterowany. Come on. No, ej, seriously? No, what? A co on się zahaczył wtedy? Czy wtedy, po prostu się, o co się zahaczył? A propos, przestępstwa w toku. No, wreszcie. Się naelektryzował. Dobra, także poproszę o pakiet. O pakiet. I jeszcze ogarnię najpierw przestępstwo, które będzie chyba tutaj na dole. Gdzieś? A, tam. Da. No to już nie. Mogę patrzeć, jaka jest różnica między zrobieniem tego knockoutu na policjancie w pancerzu, a na przestępcy w pancerzu. No ej, really? K.O. No fuck you! Kurde, tego trzech niestety. Zaś trzech. Out. Jest tą łapą. I z tą szłapą. No kurde, chciałem wam pokazać mocny atak pazurem. Kurde. Tego aż tak nie widać niestety, bo normalnie to wygląda w taki sposób, że normalnie, po prostu użyte w walce, to działa w taki sposób, że normalnie, wiecie, po prostu się dociągamy i walimy typa, więc to jest też takie, wiecie, fajne, szybka ucieczka, żeby od razu przenieść się do kolejnej potyczki, nie? W sensie, wiecie, od jednego typa możecie tak uciec, żeby walić w drugiego.
Na przykład. Rumble. Ale jeśli użyjecie tego wzmocnionego, to te uderzenie o ziemię jest tak mocne, że odpycha od was wszystkich pozostałych typów. Teraz myślę, że wam udało lepiej pokazać. Patrzcie teraz. Widzieliście? Normalnie to bym ryzykował, że oberwę, a tak to udało mi się zabezpieczyć siebie właśnie tym wzmocnionym pazurem. W powietrze, widzieliście to? Co to się ja nie pomyliło? No, i tak jak widzicie, mamy takie coś, nie? Tylko tutaj, wbrew pozorom, nie chodzi o ten pazur, tylko chodzi o gadżet, który dostaniemy właśnie za przejście tego na... tej... Well, isn't this a shocking turn of events? Batman's giving up. Normalnie musielibyśmy użyć tutaj gadżetu, który dostajemy dopiero później fabularnie, ale możemy też użyć pazura, aby po prostu tę kratkę, o właśnie, zdjąć stąd i nie muszę w ogóle tam wskakiwać. Oh boy, you sure showed that great who's in charge. No i proszę bardzo, dalej to działa. I tak, to jest do hakowania, ale jeśli to zhakujemy, no to tu się po prostu zamknie i właśnie musimy wyjść, więc ja od razu to omijam i idziemy sobie dalej. Żeby właśnie blokować tutaj te wieże i co zaraz za tym idzie, punkt szybkiej podróży, też dla nas, do tej dzielnicy. A to się później może przydać. No i... Ale niestety jest to ostatnia wieża, którą na ten moment fabularnie mogę przejąć. Bo do dwóch pozostałych po prostu nie mam gadżetów, aby się na nich dostać. No one's helping me, Enigma. Did you ever consider maybe you're not as clever as you think? Says the man who seems to have mistaken Christmas Eve for Halloween. In case you haven't noticed, I've got the entire city under surveillance, feeding me all of its dirty little secrets. And I did it all on your watch, oh great guardian of Gotham. So, what do you have to say to that? I'm taking your network down. Spoken like a true Neanderthal. Well, you can certainly try. No i tak jak mówiłem, teraz przejdziemy się bezpośrednio do samego Enigmy. No i z nim sobie też troszkę pogadamy. Enigma, where are you? I'm right here. Well, figuratively speaking anyway. Disappointed I didn't choose to meet up in person? What's this about? Thionis hire you to throw me off his trail? Think of me as an information broker. I've got data handlers everywhere, feeding me all kinds of interesting stuff. And you think this is going to destroy Gotham? Oh, yes. See, bullet wounds and broken bones will eventually heal. But incriminating photos, videos, emails, that kind of damage can never be repaired. Tomorrow morning, when I release everything I've got, the city's going to collapse. Resignations, arrests, deaths. It'll be chaos in the streets, Batman, and there's not a thing you can do to stop me. Dobra, Enigma, pogadałeś sobie? No tylko właśnie, jak mówiłem, niestety jeszcze nie mogę tego zniszczyć, ale za to tu jest bardzo ładny pakiecik schowany. No, także uwaga, co się za nich spróbuje to zniszczyć? Porazi mnie prąd. I figure you try and get all caveman on my equipment.
It's password protected, I'm afraid, with 10,000 volts of electricity. You've lost, Batman. Might as well head home and get some rest. With everyone's deepest, darkest secrets about to go on public display, I've got a feeling tomorrow's going to be a very busy day for you. One way or another, I'm shutting you down. Destroying all the network relays will let me access his server. It's the only way to stop him. Those must be the handlers he was talking about. I can use them to track down the extortion data he's been collecting. No. Dokładnie. I uwaga, tutaj widzicie jest to, tylko niestety tego nie jestem w stanie jeszcze ogarnąć, bo jest tu zakłócacz. A zakłócacz sprawia, że no, na logikę nie mogę użyć dyszyfratora, ponieważ jest zakłócane połączenie z badkomputerem. W ogóle, powiedzcie mi, jakim cudem to jest podpięte pod 10 000 voltów i, co ważniejsze, nie jest ten. Nic się temu nie dzieje. A to tyle jest dobrego, że ta wina chociaż jedzie szybciej w górę, nie, niżeli w dół. Podczas gadki. Dobra, dziękuję. Na start powinniśmy dostać jednego dostawcę od razu, z tego co pamiętam. Nawet nie byłeś blisko. You'll get nothing but some broken teeth if you don't tell me where you hid the extortion data. I'll tell you where it's at, but it won't do you much good. I'll be back on my feet in an hour, coming for you. No, you won't. No, także łatwo. Dobra, co chodziło z tym, żebym teraz sobie dobrze pan przypomniał. Tu jest jeden pakiet. Okej, okay. A dobra, nie wiem. Dobra. No jeszcze był na górze, widziałem jak leciałem tutaj. No i plus pamiętam sobie o tym. To... A tak, tego teraz nie zgarnę. Bo to jest chyba oznaczone. A nie, jednak nie, to nie było. Dobra, no to już jest, ale... No, póki co nic z tym nie zrobię, potrzebuję specjalnego, takiego wiecie... Odpowiednika... tego granatu klejowego, czy granat, dobra. Będzie taki granat klejowy właśnie, tutaj. Takie, wiecie, zastępstwo dla groźnego wybuchu od Freeza, który dostajemy w Arkham City. No ale tak czy siak jest to później, fabularnie, i tak dalej, wiadomo, nie będę się już powtarzał. O, no dobra. Jak już typa, kurde, zgarnę, to kim żebym był, żebym go teraz nie zgarnął. Nie zgadłem informacji. O kurwa! No wcisnąłem kontrę przecież! Ja pierdolę. Dobra, teraz sam to, zaraz sam to zjebałem. Brawo ja. Może co ja tego... Boli mi jedna rzecz, że muszę tego faktycznie tak, wiecie, powalić normalnie na glebę, właśnie tym dobiciem na ziemi. Nie mogę go tak od razu po walce złapać, jak to było na przykład w Arkham Knight. I don't wanna die. You should have thought of that before you signed up to work for Enigma. Where's the blackmail information you collected for him? Okay, okay. Please.
Dobra. 19 plik zlokalizowany. Dobra, czy jest ktoś w sumie jeszcze w pobliżu z tych dostawców? No, mam w sumie dwóch. Ale dobra, nie ma co. Nimi to się mogę poza nagraniem. To mówię, te wszystkie gadki to nie jest coś, co jest warte pokazywania. Mnie to zainteresuje. Może nie misja główna, tylko właśnie scena zbrodni, więc lećmy tam. Zaś bez dźwięku, no kurde. Okej, to doczytywanie trochę za długie było, mam wrażenie. Dobra. To mi trochę nie wyszło. The police know the victim fell from a nearby building. There's not much else in the file. His identity might shed some light on things. No to zajmijmy się. Pierwsza sprawa z chyba łącznie sześciu, jakie sześć albo siedmiu, które są w całej grze. Ale sześciu, bo pierwszy Brian Murphy, an account manager at the Gotham Merchants Bank. Cause of death, internal injuries sustained on impact. Now I know what happened. Time to find out how and why. This blood spatter indicates a high velocity impact. I should check the roof. Dobra. Tu. O. No to się przyda później akurat. The railing here is broken. Was it an accident or was he pushed? No raczej to drugie. Jak stara musiała być ta poręcz, bo to jest kamień, nie? Jak stara to musiało być, tak on się urwało. Two sets of footprints means the victim wasn't alone. And the scattered paperwork suggests he had a briefcase. I need to find that. No i tutaj jest właśnie niżej ta aktóweczka. No i tu mamy już naszego podejrzanego. Interesting. There are two sets of fingerprints here. One belongs to the victim, the other to Robert Haynes, a well-known con artist. Alfred, I need the last known location of Robert Haynes. I'll send over everything I've got in case it helps. No need, sir. I already have a search area. Check your display. Dobra, i gdzie on jest? Akurat w dzielnicy brylantów, jak na złość. Dobra. No ale na szczęście od tego mam właśnie fast travel w Coventry. Oj, wrócił dźwięk. Dziękuję. Jeszcze level wpadł, miło. Maksymalny pancerz balistyczny w takim razie. I proszę, dwa levely jeszcze i będę miał problem do kombinacji. I na ten moment to będzie niestety wszystko, co będę mógł w tym drzewku zrobić. No, potem jeszcze to się odblokuje, ale to takie... Znaczy, to jest w miarę spoko, ale nie jest jakieś mega potrzebne. Ale w niewidzialnego to musiałbym sobie trochę pójść. No, to jest jeszcze szybkie przewrócenie, ale niestety to jest też zablokowane właśnie przez ten gadżet, o którym mówiłem. To jest zastępstwo za mroźny granat. Ale tak, no, atak z lotu szybującego, no to bym na pewno sobie wziął. Tylko nie wiem, dlaczego to jest w niewidzialnym, skoro to jest bardziej pod atak... To jest bardziej pod atak po prostu w walce. Choć, dobra, w sumie fair enough, można tego, jak jest się odpowiednio oddalonym od celu, to można tego nawet użyć w łowcy i typa od razu znokautować. Większa ilość dymu nie, ale tu to będę chciał na jako pierwsze wziąć i to momentalnie, bo to jest zajebista rzecz. Dobra, w górę, w górę, w górę. Dobra, no. Wiecie, co mnie irytuje w tych jak rozmowach dłuższych? Że nie ma żadnych napisów, a pro tego o czym oni gadają. Nie powiem, ja rozumiem trochę, ja rozumiem angielski, w miarę tam czaję, tylko niestety ciężko jest ich zrozumieć czasami. Okej, okay, teraz gadać, bo że jestem za nisko. Wróć za wysoko. Nie. Dobra. No to hello. Hello, what is that?
just put this behind us? Nie. What do you want? What happened to Brian Murphy? We had a deal. He gave me the account numbers. I faked being a client and cleared out the account. In exchange, he gets a cut. It's a con I run 100 times. But then he starts to get nervous, tries to back out. So you threw him off a roof? I couldn't risk a warning the bank. I'll go to the cops. I had to protect my interests. And how'd that work out for you? Alfred, contact the GCPD and let them know Brian Murphy's killer has been apprehended. Send over the evidence as well. Consider it done, sir. No proszę. Poszło szybko, jak widać. Gdzie to przestępstwo? Gdzieś wyżej chyba. O, siema! Się kurde! Ja bym się z akceleratora tak wbił do nich, nie? To bym się naprawdę śmiał. W sensie, śmiał, bo bym to zrobił totalnie przypadkiem. Aha, bo on jego dalej jakieś pół metra. Co najmniej. O mnie trafił. Intrygujące. Mam. Dobra, i to mamy ogarnięte. No to jeszcze możemy spróbować dostać się do Final Offer, tak na koniec odcinka. Chcę pół godziny, ale to jest tylko jedna szybka specjalna opcja, więc myślę, że idzie gładko. Tylko właśnie, pamiętajcie, tam są snajperzy, więc muszę uważać, żeby nie latać za wysoko. I nie włapać się w ich oczywiście lina sagrawy Tenteges, nie? Celownik. I od razu w dół, od razu w dół. Nie! No nie wierzę! Naprawdę! Ja pierdzielę! Masakra, normalnie. Dobra, gdzie oni są? Penguin's been hiding out on an old ship. No wonder he's been so hard to find. Tam. Super. Że tu mnie wkurzę w tych snajperach, nie? A ja bym mógł... Dam sobie rękę uczyć, że to jest skryptowane, bo to jest za każdym razem tak. I żaden inny snajper, jak sobie na przykład latam gdzieś po Gotham City, później, żaden tak nie robi, tylko tych dwóch. Momentalnie je po prostu widzi. Dobra, tu już się po prostu wciągnijmy. No lepiej zrobić to po cichu, bo wtedy wiadomo jest najwięcej expo za taką akcję. Okej. Okay. No właśnie, niestety liczy jeszcze osobno, ale to tam detal. Ten się powinien liczyć jako całość. No, 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 no. Dobra, szybciutko, bo tam mam kurde okazję do podwójnego knockoutu. Dziękuję. No, teraz ten niech się obróci. Thank you.
Hey, here, here! Follow me! I got him! Super, i taka zajebista akcja wyszła. I czuję się ją zjebać na samym końcu. Dobra, jaką cenę dostanę? Pewnie A. O, nawet nie! No tak, bo jeszcze dałem się trafić. Dobra, trudno. Wejdźmy sobie tu jeszcze. Żeby się gra zapisała. No i zakończymy tak odcinek. No dawaj. Ho. No ho no. Welcome to this year's Bat and Egg Fights. You know I always get a laugh out of you first round lot. That's why I keep you boys around. Well, that and I need someone to clean out the pisser. Oh, and don't think I didn't notice those of you who didn't bet on yourselves. You're either cheap or lacking confidence. Neither are desirable qualities. I'll sort out you lot after the tourney. But let's get started. Who's ready for some action? Penguin is hosting some kind of fighting tournament. That's where I need to go. A no i tam się pojawimy, ale to dopiero w kolejnym odcinku. W tym ode mnie to już będzie tyle. Dostaliśmy się na Final Offer. Nawet zrobiłem, dosłownie zrobiłem wszystko, co chciałem w tym odcinku. I to niecałe pół godziny. No, leciutko ponad. Także, nie powiem, ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że wy także. Jak to wygląda tutaj jeszcze na przykład z wyzwaniami, co to jest kolejne, tu jest... No właśnie, to chciałem tu wykonać, nie? Tylko niestety się nie udało, a kurwa szkoda, bo już bym miał Batarang Sonicza odblokowany, no ale niestety. Może tak blisko było, żeby typa tam rozwalić, nie? W sumie... O Boże! Jezus, zapomniałem, że mogę przecież pułapkę z żelu zostawić! Aj, no kurde, ja by tam podszedł, tego bym zdjął, tego bym powalił wtedy żelem, podbiegłbym do typa, dup na ziemię i dziękuję. Aj. Dobra, trudno. Jeszcze mi się to uda zrobić, dalsze wyzwania będę potem ogarniał, chociaż kto wie, może na przykład w trybie wyzwań tak po prostu dałoby mi się to zaliczyć. Może. Tego jeszcze nie wiem. Te kulka... Jezu. Jezu, kulka dymna też. Też nie ogarnę, żeby je użyć. I rzucić po prostu w niego. I bym dwa wyzwania za jednym zamachem zrobił. Dobra. Trudno się mówi. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Batman Arkham Origins. Cześć!